Cześć, witajcie. Powiem wam dzisiaj, będzie ciepło. Czy nie? Usia, perła. Będzie ciepło, nie? No, już grzeje. Jestem po 9. A to już grzeje. Jadę zobaczyć na kukurydzę. Bo ptactwo nadal zbiera swoje żniwo. I to bardzo konkretnie. Wczoraj popadało fest. Wczoraj mi wybrały z 10 jarów kolejne. O, gorąco, muszę przewietrzyć. Kolejne 10 jarów były wybrane. Wczoraj już miałem dosiać to, ale za mokro było w tych rządkach po tym deszczu. Nie dało rady, więc to zostawiłem. Może dzisiaj da radę, zobaczymy. Dzisiaj już też nie wiem, czy nie zbiorę siana, siano kiszonki na tych łąkach, gdzie wiem, że nie doschnie, albo gdzie miało ciężko doschnąć. To może już dzisiaj zbiorę. Zobaczymy, jak to teraz podeschnie, bo ja to zobaczyć kukurydzę, przyjadę, to zapnę się w przetrząsarkę i polecę przetrząsać. No to jest jakiś plan, zobaczymy, co jeszcze dzisiaj wyjdzie. Bo nie wiem, czy się będę zbierał, czy nie, więc nie wiadomo. Wszystko się okaże, jak to będzie schło. Jadę zobaczyć tą kukurydzę. No jest niewesoło. Jesteśmy tu na polu z kukurydzą. Zaraz pójdę zobaczyć, czy da się dosiać, czy jest więcej wybrane, czy nie. Ale były pytania o słonecznik. Jak słonecznik wygląda? A tak wygląda. Tu z przodu bardzo fajnie. Co wam powiem? Zawiodło odchwaszczanie w tym roku. Za sucho było. Do glebówka tu nie dała rady. I po prostu, jeżeli chodzi o chwast, jest lipa. Nie mamy tego dużo, bo słonecznika jest tu 90 arów. I powiem wam, że już kolejne dni tak chodzimy taką ekipą. O właśnie. I wręcz się nie tyle, ale dziabki. I dziabiemy. Zresztą widać, że wszystko jest powydziabywane. No najlepszy by był tutaj jakiś opyłacz, ale nie mam. Nie szukam też na siłę, nie pożyczam. W miarę ekipę taką tu mamy, że przychodzą. No bo generalnie wygląda to tak, przepuściło haber. Tu jest sam haber. Pesz mi ładnie dopaliłem, bo pryskałem już powschodowo na pesz. To mi pesz ładnie dopaliło. A do glebówka przepuściła haber w głównej mierze. Teraz to też i powój tu się trafia. Ale jest od groma habru i gdzie już jest oczyszczone, to słonecznik wam powiem idzie jak wściekły, bo to już przedziabaliśmy, to jest spoko, nie? To naprawdę wygląda to fajnie, a tutaj tu go jeszcze dusi, tu też gdzie jest przedziabane, to wygląda to naprawdę spoko. Takie błędy, no też się tego uczymy. Pierwszy słonecznik. Powiem wam tak, na przyszły rok chyba będę po prostu patrzył na odmiany odporne na sulfanyle moczniki, tak żeby móc to na spokojnie sobie odchwaścić powschodowo i nie żeby nie było z tym problemu. No bo na chwilę obecną no jest sporo roboty ręcznej, fizycznej, by to ogarnąć. No jakby nie było, to jest kawał pola, ale już zaczęte, to już to skończymy na raty i ogarniemy. To tam, gdzie nie było chwastów, to jest naprawdę fajnie, ładnie to wygląda. Już jest tak w kolano. Już widać, że tworzy się kwiat. No zobaczymy, co z tego będzie.
dzisiaj akcja typu opór. No będzie w sumie roboty, żeby to pozwijać, owinąć. Cały dzień zajęty. I wszystkie łąki przetrząśnięte. Byłem wam wczoraj skoszony, ale fajnie podsycha. No pierwsze też przetrząsanie, ale naprawdę fajnie to przesycha, więc w miarę możliwości będę starał się zrobić suche siano tam, gdzie tylko będę mógł, pod drzewami, tam gdzie no, cień mi zasłania po prostu, bo mam tam łąki, gdzie no są praktycznie cały czas zacienione, to tam po prostu zwinę to dzisiaj na kiszonkę, a resztę, no, gdzie wiem, że doschnie, to zostawimy i będziemy robić suche siano. Zobaczymy podnoszenie przez biegi. Ogólnie wczoraj przez cały dzień jak kosiłem w słuchawkach, no i bajka wam powiem, że dawno tak taki wypoczęty nie byłem po wykoszeniu. Jednak zawsze po takiej długiej jeździe 60, no to hałas głośno jest. Zresztą teraz też muszę głośno do was mówić. To zawsze łeb to był taki po skończeniu koszenia. A w tym roku mówię, nie, pierdziele, szkoda głowy, szkoda słuchu. Wziąłem słuchawki, bajka, ojej. O wiele mniej zmęczony byłem. Tu już też ładnie dosycha. Kukurydzka rośnie. Trawa już tutaj też zaraz się powinna zwijać, no dostała konkretną dawkę nikosulfuronu, więc już powinna to przysychać. A było trzeba polecieć glifosatem przed zasianiem i byłby spokój, no ale człowiek się uczy na błędach. Misia na wypasie. Kasiarka ekologiczna. Także ten oszczędności. Powiem wam, czerwiec to jest piękny miesiąc. Miód. Towar, można powiedzieć, prestiżowy. Kurde, gdzie tu stanę? O, tu stanę. No, jest. Jest tego towaru. A są takie, może wam narobię smaka teraz, ale
są naprawdę słodziutkie. Bajka. Już tylko się pojawiły. Takie w miarę. To już się zrywało. No domy jeszcze nie były dojrzałe. Ale mimo wszystko no już ten smak. A teraz prosto z drzewa. Już są dojrzałe. Zobaczcie jakie piękne. Nie myjesz owoców? Nie. Wczoraj podało. Właśnie nie chcę schodzić z drzewa. Takich wybieram jeszcze takie najciemniejsze. Parkour i te sprawy. Trzeba poobrywać trochę tutaj. Ale tam... Nie, ja czaryśnie bardzo lubię. Ale... Widzicie, same zamykają. System lepszy jak w Rolls Royce, kurczę. Dobrze, z tych narożników powygrabiamy, nie? Tylko. Wszystkie łąki może nie dzisiaj, albo... Zobaczymy, jak gdzie szło. Bo tutaj to... Tak mniej więcej dotąd i w tamtą stronę trochę dzisiaj grabił i zwijał. Bo to nie dosknie na suche. Ale o tutaj to z tych narożników. Tak, tak. Trochę też powinienem złapać skrabiarką tu. Chyba też. Chyba. Co? Ten? Teges? Co robisz? Teraz? Pracuję. Co robisz? A co? Co robisz? No musisz powiedzieć, a co? No ty musisz powiedzieć, co robisz, to ja ci powiem, a co? Nic nie robię. Nic nie robisz? To przyjeżdż, to pojedziesz ścianą, przetrzęśniesz, a ja pojadę grabić już to, co na kieszonkę ci rozwijemy. No, dobra. Tak, zgrabiamy te łąki, które no nie doschną mi na pewno na suche ścianie. Zresztą widzicie, jakie tu jest zacienienie duże. No już wiem po prostu z ubiegłych lat, że to nie doschnie. Dlatego grabię. Przed chwilą też zgrabiliśmy jedną taką drogę, gdzie jest ciężki dojazd. Jak widzicie, lusterka poskładane. No i takie po prostu miejsca pozgarniam i poprasuję teraz na siano kiszonkę. Tam gdzie mi wyschnie zostawiam na suche siano. Suche siano zawsze dobre i potrzebne. Moim zdaniem, przynajmniej u nas, czy to do małych cielaczków, czy do konika, czy nawet do bydła, chociaż już bydło bardzo rzadko dostają, najczęściej tam te małe cielaczki. I no suchego siana potrzebują mi. I dlatego będziemy robić suche siano, ten pierwszy pokos. Siano kiszonek, zapas jest potąd, więc oto, że tak powiem, spokojna głowa. No ale też tutaj, gdzie wiem, no że mi nie wyschnie, to się po prostu nie mszczę, nie próbuję. Tylko zrobimy siano kiszonkę i przynajmniej też będzie towar dobry. Bartek przetrząsa, już drugi raz dzisiaj, no ja przetrząsałem pierwszy. Na początku, a jak wam nagrywałem, i Agnieszka nagrała z zewnątrz, pani operator dzisiejsza. A teraz już Bartek rusza drugi raz, ja już zgrabiam. O, lata, czwóreczką lata, no proszę. Szybki Bill. Oparowo, teraz trochę odżyjesz, nie? Tak mi się też wydaje. Teraz to chłopcze odżyjesz, jak pojeździsz trochę. To... Słuchajcie, o tym przejeździe właśnie mówiłem, o tej łące pierwszej. To jest najbardziej mokro, najbardziej ciasno i ogólnie no lipa. No ale łąka jest, trzeba ogarnąć. Powolutku tu jakoś przejedziemy, tak żeby nic nie uszkodzić, nie porysować. Jeszcze tu niuchem sobie miejsce porobiłem turem, bo tu mocniej te gałęzie wystawały, to trochę poprzechylałem. To teraz jest bajka.
tutaj łąka, której no siano było, siano, trawa była jedna z niższych. Nawet tego nie przetrząsałem, bo teraz zwinąłem rzędy. No i mokro przede wszystkim, jak kosiłem, to miejscami nawet woda stała, więc no mokro, dlatego zbieram nasioną kiszonkę. Nawet tutaj to się w ogóle nie udziwiłem, że będzie cokolwiek z tego. Tylko nasiano, kiszonkę. No i elegancko przeszło. Coś nie, coś potrafię. Dokładnie. Tutaj do tej pory jeszcze woda stoi. Więc no mokro, mokro. Wyłączyłem sobie miękki rdzeń i ustawiłem teraz 130 wałki, 200 barów, tak żeby je jeszcze lepiej dobić. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. No też jest taki materiał, powiedzmy, suchawy. Suchawy, no zależy w sumie gdzie, no. Gdzie nie, gdzie świty mokre, gdzie nie, gdzie suche. No nie, piszcz. Taka mała łączka, no ale jest. Ogarnia się. Co prawda na dopłaty chyba się nawet nie łapie, bo tu jest za mało w kawałku. No, chyba na pewno się nie łapie. No ale jest, to się ogarnia, zawsze trochę sianka. To już się kameruje. Wiem. Zbieramy. Dużo tego nie ma, raptem trzy wałki. Więc spoczko pójdzie w moment. Owiniemy zaraz i po robocie, i w sumie weekend. Więc też fajnie. W sumie ty nawet bym nie odpinał burty. Odepnij mi tylko przyczepę. Co? Odepnij mi przyczepę, odepniesz, że stworzenie wyciągniesz? Tutaj, to, do góry. To się obraca. Musisz trzymać. No to działamy. Coś powie, ale się szczypiecie, rozdrabniacie. No ale łąk też nie ma jakoś dużo. Tam w sumie jest ponad 2 hektary, może 2,5. No i takich miejsc, gdzie mi to nie wyschnie, to jest może właśnie w sumie jest, ja wiem, 40 arów, 30. No i trzeba to no zagospodarować w inny sposób po prostu, nie? I tyle. No, podnieś. Gazu. Obróć tak, żeby prosto był. A, się szybko uczy. Ale zrobiła tak, jak było, no dobra. Ale radę. No.
siano, pierwszy pokos. Po robocie. Po robocie.